Często odbieramy telefon od naszych klientów, którzy dzwonią po poradę, co robić w zaistniałych sytuacji. Daleko nie musimy sięgać, choćby nawet przed paroma dniami dzwoniła do nas klientka, która miała delikatną obcierkę na aucie na parkingu pod marketem. Obok stało auto, które ewidentnie nosiło ślady tego zarysowania. Czekała dłuższą chwilę na sprawcę tego zdarzenia, ale nie pojawiał się, zadzwoniła po policję, żeby była sporządzona notatka z tego zdarzenia. Kilka dni po zdarzeniu zadzwonił do niej owy sprawca, chcąc załatwić sprawę polubownie. Przestrzegamy przed takim działaniem z jednego ważnego względu. To, co widzimy na zewnątrz pojazdu, to przeważnie są o wiele mniejsze szkody niż nastąpiły w trakcie zdarzenia. Trzeba pamiętać, że każde auto składa się z wielu elementów. Pod spodem są ślizgi, mocowania, uchwyty czujników, czujniki cofania. Pamiętajmy, że nawet podczas najmniejszej stłuczki, obcierki te systemy mogą zostać uszkodzone. Koszt naprawy może być o wiele większy niż to, co proponuje nam sprawca. Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać, jest auto zastępcze z OC sprawcy takiego zdarzenia. Na każdy dzień naprawy Państwo dostają od nas auto zastępcze.